Współprzewodniczący Nowej Lewicy udostępnił na Instagramie zdjęcie, na którym zapozował z krzaczkiem marihuany. Polityk napisał, że czas na legalizację rośliny w Polsce, ale nie wszyscy w komentarzach się z nim zgadzali. Robert Biedroń od dawna jest zwolennikiem legalizacji posiadania i sprzedawania marihuany. Niedawno polityk udostępnił na swoim Instagramie zdjęcie z krzaczkiem tej rośliny, oświadczając przy okazji, że niedawno zalegalizowano ją w Niemczech. Sadzić, palić, zalegalizować. Robert Biedroń o marihuanie. Od wczoraj w Niemczech legalnie można palić marihuanę. Napisał entuzjastycznie na swoim Instagramie polityk Nowej Lewicy. Następnie dodał, że obywatele naszych zachodnich sąsiadów będą mogli posiadać 25 gramów na użytek własny, 50 gramów w domach, a legalne będzie również ograniczone hodowanie roślin we własnych mieszkaniach. Od wczoraj w Niemczech legalnie można palić marihuanę. Można mieć przy sobie do 25 gramów marihuany na własny użytek i przechowywać w domu do 50 gramów. W uprawie własnej dozwolona jest hodowla trzech roślin, swoją wypowiedź zakończył natomiast dość jednoznacznym zdaniem. Co tu więcej dodać, czas na Polskę, internauci nie podzielają entuzjazmu Biedronia do marihuany. I chociaż legalizacja marihuany od dawna jest jednym z politycznych postulatów Biedronia, to nie wszyscy jego wyborcy i obserwujący podzielają jego entuzjazm wobec wieści z Niemiec. W komentarzach możemy bowiem przeczytać, że legalizacja marihuany nie powinna być sprawą priorytetową i mamy znacznie poważniejsze problemy jako społeczeństwo. Tak jak nazywam się dumnie lewakiem, tak za legalizacją marihuany nie jestem, bazując na swoich własnych trudnych doświadczeniach. Pozdrawiam wszystkich cieplutko, może najpierw zacznijmy od edukacji uzależnień i lepszej i łatwiej dostępnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Wy się z aborcją nie możecie dogadać, a co dopiero z tym, a może by tak zająć się prawdziwymi problemami?